No to co, siemanko, kolejny raz nad wodą. Hej. Macieja już znacie, Mikołaja kojarzycie. Dzisiaj poznacie, jeszcze lepiej. Słuchajcie, w ogóle jest taki plan, że po wspaniałym Grand Prix w Bydgoszczy postanowiliśmy się odłowić. Jako ja nie startowałem, także nic nie straciłem, ale Mikołaj... Ja nic nie będę mówił na ten temat. Ale Mikołaj niestety nie wstrzelił się w tą wodę. No, mało ryb, trudne ryby, ale nie o tym. Jesteśmy na pięknym zbiorniku. Słuchajcie, zbiornik No Kill. Jak to się nazywa, Mikołaj? Jaraczewo. To jest okręgu poznańskiego. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to w ogóle planujemy? Co będziemy robić? Co będziemy łowić? No, plan jest prosty. Rozwijamy odległościówki i łowimy karasie, nie? No i tutaj jeszcze oprócz tych karasi mogą się przewinąć jakieś płotki, leszcze, jazie, bo też zarybili na jesień i coraz częściej się pojawiają. No, ale głównie będziemy łowić te potężne karasie. A ty, no Maciuś, fajnie, co będziesz łowił? Ryby są, no to elegancko. Będziesz coś łowił, czy nie? Na razie patrzę na te łabędzie tam. Są już jacyś tutaj wędkarze, Maciej patrzy na łabędzie. Teraz wam tu je pokażę. Złowisz go? Nie. To są agresywne. Dobrze. Dobra, bierzemy się za robotę. Koniec tego owijania. Tak, rozwijamy z tematem. Tak. Mikołaj powie nam, co tutaj tworzy. Robimy zanętę. Dajemy 3/4 paczki G5. G5 Special. I do tego nowego Expotensha. Powiem wam, to jest fajna, grubsza frakcja. Ostatnio mnie bardzo zaciekawiła. Łowiliśmy na kanale fajne ryby. No i też z pół paczki. To dosyć jasne, jest w miarę grube. Taka treściwa. No treściwa, na grube karanksy. A powiedz mi, co tu masz za towar, bo widzę tutaj jakaś glina z ziemią, tak? No to są, kurczę, co ja tam mieszałem, nawet sam nie pamiętam. Z 5 litrów wiążącej i z litr ziemi. I to takie o. Okej. Okay. Ciężkie, ciemne. A jaki masz plan, jak to chcesz podać w ogóle? Plan mam taki, że robimy, mieszamy to glinę z zanętą 2:1. Na start daje 4 litry i chodzi o to, że to było takie sypkie, nie? Wrzucaj to się normalnie od razu. Ścieli pod nie. Tak? Czyli niedoklejone, a luźne, tak? Niedoklejone i będę donęcał dosyć szybko, nie? Aha. Pół godziny myślę i będę tam co dwie, no kulkę może dwie tak strzelał, nie? Okay. Żeby cały czas coś się tam działo. A myślisz, że donęcanie przeszkadza tutaj, czy raczej nie ma problemu? Myślę, że jak to na karasie trzeba donęcać raczej, nie? Czyli te ryby po prostu doskakują do towaru. Tak. Myślę, tu czasami jest okres taki, że jak jest słonecznie, jest mnóstwo tych wzdręg. I wtedy może donęcanie te wzdręgi uaktywniać. Ale dzisiaj taka pogoda pochmurno, to myślę, że... Karasie powinno... Myślę, że te wzdręgi nie będą przeszkadzały i myślę, że to będzie okej, okay, nie? Uh-huh. Takie aktywne łowienie, nęcenie. A jak oceniasz w ogóle to łowisko No Kill? Bo to wcześniej była chyba woda normalna, tak? Myślę, to jest ogólnie młody zbiornik dosyć. Nie wiem, nie chcę się pomylić, on ma może z 5 lat. Uh-huh. No i wprowadzili tutaj No Kill, zakaz zabierania ryb. No i okazuje tak, się, że można i są ryby. No i normalnie na zawodach to 30 kilo potrafi wygrać, nie? No. Czyli warto no jednak. Warto jednak robić te łowiska No Kill, nie? I pokazywać, że jednak jak nie będziemy zabierać, to będziemy łowić, nie? Tak, no pokażemy, czy dzisiaj będziemy łowić, nie? No tak, to jakby jest... Ale są tu karasie, nie? Tylko nie wiadomo, czy my sobie poradzimy z tymi rybami, ale... Jak my nie poradzimy sobie... To kto? No damy radę. W Bydgoszczy też tak mówiłeś i co? Nie, ja nie mówiłem, mi tak mówili. Nie, no żartuję. Pamiętajcie, że to tylko ryby, także. Tak jest. Ale połowimy, myślę, obficie. Dobra, bierzemy się u mnie za robotę. No to co, słuchajcie, ja trochę inaczej. Chociaż Expotensh cały czas urzeka mnie ta zanęta, więc 3/4 Expotensh, czyli 700 gram. Do tego 300 gram Turbo Blacka. Lubię tą zanętę. Fajna, treściwa. Wykorzystam znowu dzisiaj B20, nowy dodatek. Dałem tego z 200 gram. To widać. I do tego dałem pieczywa czerwonego trochę, żeby pogrubić jeszcze mieszankę. Takie przełamane, ni to jasne, ni to ciemne będzie. Teraz to domoczę szybko i już wam pokażę. Jak to wyjdzie po namoczeniu.
załamana mieszaneczka. Bardzo widać te czerwone frakcje. Myślę, że to powinno być skuteczne pod te karasie. Zalęty wyjdzie gdzieś mi koło 2-2,5 litra. Glinę zrobiłem wiążącą z ziemią. Dwie wiążące, dwie ziemie. Wyszło mi tego około 8 litrów. Czyli to takiego ciemnego, brązowego koloru. Ja chcę zrobić inaczej niż Mikołaj, dam 1:1, dosyć bogato. Myślę, że te karasie lubią jeść, więc spróbujemy dać im treściwie. Dam powiedzmy 3 litry zanęty, może nie, no przesadzam. 1,5 litra zanęty, 1,5 litra gliny na start i zobaczymy, co się wydarzy. I później będziemy donęcać w zależności od tego, jak te ryby będą brały. Dam na start trochę topionych pinek, trochę myślę jokersa, haczykowej. Zaraz wyciągnę ze stropiany, to pomieszam i działamy. Dobra, spóźniony Maciej, bo on zawsze ma długi ogon. Nie, bo się przygotowywałem. Dobra, nie tłumacz się. Glinę mam ciężką, ale na pewno mam inny kolor, bo ty masz chyba czarną, nie? No, nie mogę ci powiedzieć. Potem ci powiem. Dobra, no powiedz nam coś o zanęcie może najpierw, zanim o glinie. No zanętę pokazywaliśmy przed chwilą. No nie pokazywaliśmy, tylko ja ci ją pokazywałem, więc Maciej ma Bremo Mixa czarnego, do tego Gold Pro czarne. Został nominowany do tej zanęty, tak, nie miał wpływu. Nie miałem wyjścia. Koledzy dali bardzo dużo zanęty, więc ja zrobię 3:1. Ale oczywiście zanęty mi zostanie i zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Zamroźbyś miał na mistrzostwo okręgu. Później będziemy strzelać samą zanętą. No dobra, i co 3:1 i co dalej? Tak, i dobra, tu nam zostało okay. W porządku. Do tego damy białe. Garstka białych. Nawet trochę więcej. Garstka kasterów. Tak, a jokersa chcesz dać, czy nie? Tak. Okej. Okay. Czyli każdy inaczej nęci, każdy ma inną zanętę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy mieli jakiś... Artur dał wiadro czerwonych robaków? Nie, wkroiłem 2 kubki czerwonych robaków, nie wiadro. I zobaczymy. Dobra, to pomieszamy i jest ok. I za chwilę bierzemy się za nęcenie. Łowimy na dystansie 30 metrów, przynajmniej próbujemy, a może tak? A co wyjdzie po strzelaniu, to wam powiemy. Do roboty. Tego filmować nie będziemy. Jazda. Połowimy. To zaczynamy nęcenie. Bardzo treściwe te kule chcę podać. 1:1 mieszanka, gnojaki, białe pinki, kastery, trochę haczykowej. Jak mają być karasie, to niech się najedzą. Około 30 metra. I cyk z puławiczek. Się udało ucelować, nie jest tak strasznie. Ważne, abyście mieli te kule powtarzalne w jednej spoistości, wtedy łatwiej to będzie leciało. O, ta była już niepowtarzalna. Oderwała się, szybko kleiłem. Zobaczcie, jakie one są treściwe. Jest towaru, jest. Mikołaj obiecał ryby. Jak zawsze obiecuje, no jak zawsze nie ma. Oj. Za blisko. Dobra Artur, teraz ja chcę zanęcić. Dobra, idziemy do ciebie. A Maciej miesza. Miesza towarek. Dobra. Mikołaj bierze się za robotę. Zawsze mi nie idzie. Nie ma tragedii. Bywało gorzej. No, prawie. Dobrze weszło. Tak. Mikołaj. Pierwsza. To są te karasie właśnie. Czemu nas oszukujesz? Piękne branie. Pierwsza ryba. Zawody otwarte. Maciej nęci,
tęgo, grubo. Maciej, co, jaką tu procą widzę? Ja drenałem łowię. Poprzednio miałem problem z jedną procą i wymieniłem na tą i jest zdecydowanie lepiej. To jest ta z tymi mocniejszymi gumami powyżej 30 metra chyba, tak nie? Jest, dokładnie. No właśnie widziałem, że tą wcześniejszą nie dolatywała, a tutaj nie ma żadnego problemu, nie? Nie, nie ma problemu. Ja co prawda nie czuję się zbyt mocny w procy, no bo co, jesteśmy tak naprawdę czwarty raz dopiero w tym sezonie, ale no, nie poddajemy się, konsekwentnie łowimy. Tak, i myślę, że w przyszłym roku już będzie... Będzie lepiej, tak, zdecydowanie. No, elegancko. Maciuś zaciął piękną rybę. Czy to będzie karasio? No karasio, zobaczcie. Jak ty to mówisz, co trzeba zrobić? Trzeba pięknie się przygotować. Pięknie się przygotować, zobaczcie jak się przygotował pięknie. Pierwszy karaś w życiu? Maciej, targają twoją emocje? Pokaż go tu, zaprezentuj, jaki jest fantastyczny, jakiś taki blady jak ty, co? Jakiś taki, no nie, no. No zobacz, karasiu, twój kolega tu jest. Proszę, zadowolony łowca. Oczywiście. Takie ryby uwielbiam łowić, bo są nietypowe ryby. Nie ma u nas takich ryb, więc naprawdę, jeżeli to można jeszcze na maczóweczkę łowić, takim doborowym towarzystwem, no zobaczcie. A mi nie biorą. No, miejscowemu nigdy nie biorą. Ja łowię w dręgi. Przesiotki zabytki. Każdy łowi na to, co zasłużył. Dobre. Nie, bez... Mikołaj przerzucił, ile tych wzdręg? Z 15? Nie. Dowaliłem towaru. Dołożył na grubo. O nie. O nie. Jak taki gość się nazywa? Nie wiem. Leszcz? Leszcz? Patrzcie co ma na plecach. A ty co masz na plecach? No na pewno nie leszcz. Nie, to nie był leszcz. To nie był leszcz? To był krąb pewnie, podhaczony. To był na koszu leszczyk. To jest taki większy. Nie, Mikołaj tutaj. O, trochę lepszy. No naprawdę powiem wam, łowisko wyśmienite. Być goście bym go całował. Na każdej wodzie PZW. Masz. Piękny. Ale czekamy na większy. Tak. Brawo łowca. Brawo, brawo. A pokazałbyś zestaw? Może byśmy zestaw ograli? Zestaw Mikołaja. Zobacz. 14 gramów. Spławik Kreluzo. 14 gramów. Żółka główna jest 16. Tak, a widzę, że tu masz. Tam jest kawałek zwykłego wężyka silikonowego. Zablokowane. Naciągnięte na kręcik, żeby się nie obijało. Okej, okay, i przestrzał masz z grubszej tak, żyłki, no tak? I tu jest taka sztywniejsza żyłka 18. Jeżeli chcecie precyzyjne zestawy. Polecam Mikołaja, naprawdę dobra robota. No i coś tam czasem złowi, nie? No czasami się złota, nie? Rzadko bywa na rybach 5 dni w tygodniu. No Artur mnie zmusza, żebym jeździł. No. Tak, a wy mu ciągle roboty podsyłacie, także dajcie chłopakowi trochę połowić. A długi przypon, widzę, tak, 30 cm. I haczyk, nie wiem, czy będzie widać. Taka 14, ale dosyć cienka, nie? Okej. Okay. No i wszystko. I cały przypon na dnie z tego, co widziałem, nie? Prosto, skutecznie. I... Trzy białe na haczyk i jazda. Nie no, ja cztery pineczki. A, okej. Okay. Delikatnie. Kinezja pełną gębą. A, czerwone pinki, takich nie mam. Takie ja na białe łowię. Na białe, a ja na pineczki. I taka. Pięknie się kręcą. No dobra, jedź po karasia. I po karanca. Czekamy. Mówisz, że weźmie czy nie weźmie? Tak, od razu nie gaszę kamery. Bo myślę, że ustawi się zestaw i będzie branie. Aż tak dobrze to nie jest. No u mnie tak jest. Tak, ale nie u mnie. Dałem więcej towaru na początek niż wy. No ja teraz się ratuję, nie? I strzelam. Ale tak mi się wydawało, jak wiesz, te karasie gdzieś tam na jakiejś komercji, to one bardzo lubią mieć. O, widzę branie. Ja chciałem tak delikatniej, nie? Podejść do tematu. No
jeszcze zimno, to jest też problem, że woda jeszcze nie ogrzana, ale widać, że one głodne jednak. No zazwyczaj tutaj łowiłem nawet więcej zalędy, niż wynajdowałem. I jakoś te ryby miałem, ale szybko mi odskoczyły zawsze, a teraz tak właśnie spróbowałem delikatnie trochę podać. I ewentualnie właśnie o... Od razu przyszły wzdręgi, nie? To tak... No przyszły wzdręgi, nie? Delikatne branie. Tak. No i mamy karasia. Jest karasio. Zobaczcie. Myślę, że czekaliśmy około minuty na branie, więc chyba średnia nie jest zła. Ale to jeszcze nie jest ten rozmiar. Jeszcze nie? Nie. Czekamy na te grubsze. To silna ryba. No i go tu pokaż. Widać, o. Ta. Fajny karaś naprawdę. Bardzo zawodnicze ryby. Mamy karasia. Dokładnie. I regularnie odławia się takie ryby. Takie karansy, oj. Trzy pinki, czerwone, jedna biała. Praktycznie nie ma wstawienia, żeby nie było ryby. Niesamowite. Polecam odwiedzić tą wodę. Chwila nieuwagi. I już zobaczcie, obok u kolegi co jest. Kuleczka poleciała do wody. Tak, trzeba ewidentnie donęcać, nie? No i grubo. Grubo donęcać, dużo towaru i doskakują te ryby. Przynajmniej u mnie są od początku, ale... Daj więcej towaru. Tak, jak mówiliśmy, nie? Ja tak ostrożnie. I dopiero teraz próbuję tutaj Arturowi trochę tych karasi zabrać. Tak, ale nie gniewam się z tego tytułu. Jakoś to będzie. Leszczyki niech łowią też trochę karasków. Maciej podsłuchał i już tarawali z pracy. Zobaczcie. Chwila nieuwagi, odchodzisz, a tu Maciuś napiera. I znowu łowi, zobaczcie. I to karasio. O, fajna ryba. Ale waleczny. Na żywca dobry, nie? Na majóweczkę. Coś powiesz, czy nie? No co, trzeba często donęcać. I one doskakują, co prawda jest tu dużo wzdręgi. Tak, która przechwytuje z opadu, nie? Z opadu, no. Dobra, jakbyś zestaw jeszcze pokazał? To byśmy od góry zaczęli. Później rzepkę. Zaczynając od spławika. Ile to gram spławik? Pokaż tu. 12 plus 1. 12 plus 1. Gumka, stoper z dwóch zrucin. Na rękę tu połóż. Jest zablokowane śrucinami. Do tego jest stoper gumowy. Amortyzujący tylko. Tak. Tu klasycznie. Tutaj ile masz gram na rzutce? 3 gramy. Czyli mamy długi przestrzał. Zobaczcie, dotąd dopiero jest. Jest trochę dryf, więc dałem tutaj 3, ale nie wiem, czy nie dam jeszcze jednej. Krętliczek i 30 cm przypon. Tak jest. No i to jest skuteczny zestaw na karasie. Na karasie. Karasie. I na wzdręgi. Karasio. Karasio. Ale krąży. O, grubszy. O, ale odjechał. Ale pryciula. To tu ładnie pokaż. Macie zadowolony łowca.
Na razie nie jest chyba zadowolony. Kolejny grubszy karaś. Mówił, bardzo ważne jest to nęcanie. Zobaczcie. Pięknie ubarwione. Trzeba regularnie dostrzelać. Ryby szybko zjadają. 2-3 kulki. Tak, co 3-4 ryby. I trzeba tego pilnować, bo jak się nie donęca, od razu te ryby odskakują. I tak na przemian. Ja strzelę, Mikołaj strzeli. Mówimy. Nie strzelisz kuli, nie ma. Karasia jest od razu wzdręga, także na haczyk 2 pinki, zapięte jedną czerwoną. Łowię 3,90 wędką. Naszą Robinsona, take 4 do 20 gram, także bardzo fajnie sobie tutaj radzi. I takie sytuacje też się zdarzają. To są właśnie te sytuacje, o których mówię, że te wdrążki przeszkadzają i tak naprawdę one przechwytują przynętę, bo jak już spadnie na dół przynęta, od razu jest karaś. Ale naprawdę woda godna polecenia, taka do nauki super, nie? Jak chcecie sobie przyjechać, połowić fajnych ryb maczówką, to naprawdę polecam. Odezwijcie się do Mikołaja, chętnie was tu przygarnie. Zapraszam na lekcje. Tak. Powiążecie mu parę haczyków? No przydałby się. Nie ma czasu, biedaczyna. Słuchajcie, nie mogłem sobie poradzić z wzdręgami. Takiego karaska właśnie złożyłem. Już wam pokażę, co zrobiłem. Złowiłem krąpia. O. Zobaczcie, zjechałem całym obciążeniem w dół. Wszystko jest skupione w jednym miejscu. I tylko przypon. I do tego miejsca jestem przegruntowany, wszystko leży na dnie. Czyli nie przechwytują te wzdręgi z opadu. Jak to było wysoko pod spławikiem, był problem, że ta przynęta wolno opadała. A tutaj jest szybko to opada, czyli mamy możliwość, jak macie to luźno zrobione, przesuwane, macie możliwość po prostu regulacji sobie i dopasowania się do łowiska. No i taki oto sympatyczny kolega. Bardzo fajne łowisko, naprawdę zabawa. Kolejna fajna ryba. Zobaczcie, jak odjeżdża. Już mi odjeżdża. Tak. To już będzie gruby karaś. O, ładny. Taki księżyc jest trochę większy. Ale i tak jest gruby, nie? Taki szeroki. O, szeroki w karku. Ładny. Okrągły. Tak. Weź go tutaj pokaż. Elegancki. Taki gagatek. A to już... Towarzyszyć. O! Pięknie to zrobił. Rzutem na taśmę. To było zaplanowane, to pod publikę było. Piękny manewr. Gratuluję. Pięknie.
zrobił się dryf i z ryby zaczęły grymasić, nie? Coraz bardziej wybredne są, ale są. Ile mogą żreć? Tak. To nęcanie już tak nie bardzo reaguje, nie? I tak trzeba to wysypać, nie? Tak, ale już są mniej aktywne, jak były na początku, nie? Widać, jak są zaczepione, nie? Bardzo delikatnie, tak. I brania też już delikatniejsze. Proszę, weź go tu pokaż. O, latający. I co, więcej na żyłce, nie? No, zrobiłem sobie zestaw, dałem więcej na żyłkę. Mam już 5 gram. Tak. 5 gram na żyłce. No musi być to stabilnie. Dryf się zerwał, jak to na takich zbiornikach. Mały wiatr powoduje, że robi się uciąg, co dla was może być niezauważalne, ale zabiera wam ten zestaw, przesuwa go bardzo. I wtedy niestety no, ten pływający taki zestaw i ta przynęta nie jest naturalna dla tych ryb, więc myślę, że trzeba tego pilnować i... Też położyłem na żyłkę kilka śrucin. A, żeby jeszcze było bardziej stabilnie. No, na dnie położyłem. Aha. Żeby to było bardziej stabilne. Też brania są troszkę mniej widoczne. Ale za to pewniejsze. No, ale pewniejsze, nie? Widzę, przemalowałeś antenkę na czarno. No, zmieniłem antenkę. A, okej, okay. Myślałem, że przyjmę. Lepiej widać, nie? I czerwoną. Maciej walczy do nęca. Chcę zabrać te karasie. A na razie ciężko jest je zabrać, jak już się ustawiły. Ale odskakują. O, poluje. Tak, tak, już teraz jest gorzej niż na początku, nie? Ale no to wiadomo, że już ryby później zaczynają wybrzydzać, jak już mają wszystko, no to grymaszą. Może przez to słońce, chociaż... No rano było pochmurno, ale teraz przyjemnie, bez wiatru, już takiego większego. Bardziej w prawo chyba, nie? No, bardziej w lewo chyba. To się nagrywa. Dobra. Zobaczcie, co za ryby tu zbiłem. To jest niesamowite, nawet... Mikołaj się dziwi. Jazi. Piękny jaź. To pazwarty tu przypłynął, co? Może być, no. Zobaczcie, niesamowicie piękna ryba. Piękny. Szybineczki. Ależ. Zażar. Zażar. Widzicie. Taki sympatyczny koleżka. Wracają. Ale po co je wypuściłeś? Co łowić, nie? Właśnie. 16 kilo karanksów. Karanksów. Brawo ty. Zobaczcie, jakim humor dopisuje. A jak? Połowione. Ryby brały. Czekaj, bo ja tu najmniejszy znowu jestem. No, tak Duduś ma 2 metry. Bo nie palisz tych papierosów. Ty musisz iść tam. Dobra, słuchajcie, żeby nie przeciągać. Mega woda. Myślę, że warto tutaj przyjechać każdemu. Wbrew pozorom dużo ryb, ale ryby wymagające. Nie są takie, że rzut ryba, trzeba trochę popracować nad nimi. Później z godziny na godzinę one słabną i już trzeba kombinować, już inaczej trzeba to podawać, inną prezentację przynęty. Co, Mikołaj 16 kg, fajny wynik, u mnie 14 kg,
Maciej nie zidentyfikował. Nie mniej miałem, ale tak. Wzdręk miał sporo. No. Wzdręk miał sporo, tak. A ilość może? No. Myślę, że jego towar działał idealnie na wzdręgi. Tak? Dostałem go od kolegi. Myślę, żeby tutaj obiektywnie to podsumować, trzy warianty, trzy różne techniki nęcenia. W każdej meldowały się ryby, tylko trzeba było się dopasować do tego, więc myślę, że u Macieja był za lekki zestaw. Za lekki zestaw. U mnie później trochę kombinowania, też te, przez te wzdręgi, no i niekonsekwentnie donęcaliśmy, bo gdybyśmy konsekwentnie donęcali tak jak trzeba, co 2-3 ryby, no to by się jeszcze więcej tych ryb napędziło, ale później były pogawędki, później były uśmiechy, ale no tak. to tutaj chodzi na tych rybach, żeby no, też nie było sztywno. Wyszło, jest okay. Mega pogoda, także co, widzimy się, jeżeli film się podoba, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. My już lecimy na kolejne ryby, więc za chwilę pewnie się spotkamy. Do zobaczenia nad wodą. Cześć. Słuchajcie, zapomnieliśmy o najważniejszej kwestii. Właśnie. Bo chcieliśmy podziękować serdecznie tutaj gospodarzowi wody. Mogliśmy ryby do siatki. Przede wszystkim zrobiliśmy sobie trening, tak jak na zawodach, pozwolił użyć siatki. Wszystkie ryby oczywiście wróciły w dobrej kondycji. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i widzimy się niebawem. Dokładnie. Na razisko.